Gdańsku, jesteśmy na Media Day Angielu Włocławek. Otwarty trening dla mediów, za Wami już kilka spotkań sparingowych. Jak to wszystko widzisz z Twojej perspektywy? Tak jest. Na pewno te pierwsze trzy sparingi napawają dużym optymizmem. Przynajmniej ja to widzę tak ze swojego punktu i z tego, co rozmawiamy w szatni z chłopakami, to wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni i widzimy, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Trenerze! Na razie to dopiero początek, tak jak Pan powiedział, tak właściwie to 2,5 tygodnia dopiero trenujemy, ale już widać, że te rzeczy, które trener chciał nam przekazać na początku i w defensywie, i w ofensywie takiej zespołowej, zaczynają funkcjonować podczas tych trzech sparingów. Nogi są, wiadomo, ciężkie, to takie populistyczne w tym momencie roku i pre-seasonu, ale to normalne i myślę, że pracujemy dalej, czekamy jeszcze na Maćka, czekamy na Jana Riegę i dalej przychodzimy tutaj codziennie na halę i pracujemy nad tym, żeby 25 września być gotowym już w 100% na pierwszy mecz sezonu. Trenerzy mówią, że wyniki meczów sparingowych nie mają aż takiego znaczenia, no ale na pewno budują atmosferę. Widzimy tutaj, jesteście wszyscy uśmiechnięci na mnie. Tak, ale nie wiem, czy to tylko zasługa tego, że wygraliśmy z Legią raz i z Astorią, czy po prostu dobrze się czujemy. Wydaje mi się, że jest taka grupa osób, która bardzo dobrze się dogaduje na pewno w szatni i na boisku. Łapiemy ze sobą coraz lepszy kontakt, więc myślę, że po prostu jest taka, tak jak powiedziałem, grupa ludzi, która dobrze się ze sobą dogaduje. To normalni ludzie, którzy pomagają, którzy są tacy pozytywnie nastawieni i chcą przede wszystkim pracować na sali i sięgać po kolejne zwycięstwo. I ostatnie pytanie. Trener Frasunkiewicz podkreśla, że teraz będziesz dostawał więcej minut, większe znaczenie w zespole. To dla Ciebie szansa na dalszy rozwój. Oczywiście, że tak. To bardzo mi miło, że tak mówi. I ja na pewno spróbuję wykorzystać każdą możliwość i każdą szansę na parkiecie, ale trzeba najpierw tutaj sobie na tych sparingach, właśnie na treningach wykorzystać to, co trener mówi, to, co już się nauczyłem w zeszłym sezonie, ponieważ też było mnóstwo nowych rzeczy dla mnie i nie wszystko funkcjonowało tak, jak bym chciał, ale myślę, że teraz będzie o wiele łatwiej przede wszystkim po tym roku i jestem też pozytywnie nastawiony jak reszta zespołu, że te szanse i te minuty, które będę miał, to będą z korzyścią dla zespołu przede wszystkim. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dawid Słupiński, jesteśmy na otwartym treningu Angielu Włocławek, Media Day. Widzimy, że humory Wam dopisują. Te pierwsze sparingi na pewno budują atmosferę. Dzień dobry, witam. No, pierwsze sparingi były takie zapoznawcze, można powiedzieć. Uczymy się siebie, uczymy się systemu trenera Frasunkiewicza. Sam jestem nowy tutaj w drużynie, nowe zasady, dużo do przyswojenia, do zapamiętania. Na pewno z każdym kolejnym sparingiem będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Mówisz, że jesteś tu nowy, no ale tu zaczynałeś karierę, więc znasz halę, znasz miasto. Mówiłeś tutaj graczom zagranicznym, co tu się dzieje na trybunach? Oni na pewno wiedzą, oni tutaj nie są pierwszy raz w Polsce. Ci, którzy tutaj przychodzili, to mieli świadomość tego, jak to wygląda na meczach, jaka jest atmosfera. Co do mojego powrotu tutaj, to niby byłem 3 lata we Włocławku, aczkolwiek wszystko zależy od trenera, od jego systemu, od gry, bo najważniejsze jest to, że przyszedłem tutaj do drużyny grać, a reszta jest tylko dodatkiem. Dostaniesz swoje minuty w tym sezonie, bardziej na czwórce czy na piątce będziesz się widział? Całe życie grałem jako center. W poprzednim sezonie w Słupsku grałem jako silnie skrzydłowy. Tylko i wyłącznie. W tym roku prawdopodobnie będę to łączył. Gdzie mnie trener znajdzie w rotacji, gdzie będę najbardziej przydatny, tam będę, tam pomogę drużynie. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Dzięki piękne. Panie trenerze, witamy w portalu Dzień Dobry Włocławek. Dziś się Media Day, otwarty trening dla mediów. Chcę zapytać, bo w tym sezonie ta liga rusza wyjątkowo szybko, praktycznie za 3 tygodnie już pierwsze mecze o punkty. Czy ze zbudowanego składu na ten moment jest Pan zadowolony? Tak, oczywiście jestem zadowolony. W tym roku mieliśmy troszeczkę więcej czasu. Pomimo tego, że liga, start ligi trochę przyspieszył, to i tak jest dużo lepiej niż w porównaniu do zeszłego sezonu. Mieliśmy troszeczkę lepsze warunki do budowy składu. Skład jeszcze nie jest moim zdaniem zamknięty, ale na ten moment jestem zadowolony. Jest we Włocławku Josh Bostic. To jest gracz, którego Pan świetnie zna. Co on może tutaj włocławskiej publiczności zaoferować? To jest przede wszystkim świetny lider, potrafi zdobywać punkty seriami na różne sposoby, bo potrafi rzucić bardzo dobrze z dystansu, ale też gra tyłem do kosza przeciwko niższym graczom na jego pozycji, to jest jego duży atut. Jest też bardzo dobrym obrońcą,
potrafi bronić graczy na trzech pozycjach i pomimo ciągle zarzucanego mu wieku, myślę, że to jest bardzo dobry gracz i kibice będą mieli wiele pociech z jego występów. No tak, pan mówił, że na metrykę nie patrzy, na PESEL-e, tylko na aktualną formę. I jeszcze dwa zdania o naszych kibicach, bo już 2100 karnetów znów sprzedanych, znowu będzie tutaj hala wypełniona. No tak, no tutaj można też nawiązać do tego Josha, który już mi pytał ze dwa razy przez te 10 dni, czy będzie cała hala na meczu pierwszym i tak dalej, bo no też nie ukrywa, że lubi grać przy całej, przy pewnej hali. No myślę, że tych karnetów będzie jeszcze więcej. Wiadomo, teraz sytuacja ogólnie troszeczkę jest ciężka dla wszystkich i nie każdego może stać, ale wierzę w kibiców, że zapełnią halę na pierwszym meczu i będą nas wspierać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.